Witam bardzo serdecznie naszych niestrudzonych pielgrzymów, którzy przemieszczają Polskę wzdłuż jej granic, pomimo warunków atmosferycznych, bardzo niedogodnych często, jednak pielgrzymka dalej posuwa się do przodu. Witam bardzo serdecznie pana Sławomira Zakrzewskiego i wszystkich pielgrzymów, którzy tam są teraz obecni. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Królem Chryste. Zawsze i wszędzie. Miło słyszeć. Zwłaszcza, że patrząc na wizerunek, mamy na myśli tych ofiarodawców, że wielką rzecz zrobili, zbierając choćby środki na to, żeby tu w Polsce ten obraz mógł być czczony. Że Pan Jezus, żeby był czczony w tym wizerunku, może tak. Bo chyba nikt z nas sobie nie zdawał sprawy, w jakim dziele uczestniczy. I my też nie dowierzamy po prostu, w jakim wielkim wydarzeniu takim dla naszej ojczyzny uczestniczymy, że Pan Jezus nas wybrał do tego dzieła i każdy z nas jest jakąś cząstką tego i każdy ze swoimi talentami, tym co dostał, dzieli się i każdy z nas jest potrzebny w tym dziele. Przed chwilą rozmawialiśmy na temat, że trudne były warunki w górach. Teraz już jesteśmy na Śląsku, natomiast to, co przeżywaliśmy w górach, to przede wszystkim wielka miłość, taka prosta tych górali do Matki Bożej, Najświętszej. Między innymi to, że w Ludźmierzu dostaliśmy figurkę Matki Bożej w sanktuarium Królowej Gaździny Podhala. Ona z nami wędruje, jest przymocowana do krzyża tak w specyficzny sposób. Można sobie na filmikach to zobaczyć, ale ona nas bezpiecznie przeprowadzała, między innymi przez tory kolejowe, w różne niebezpieczne miejsca, pod góry takie, gdzie z ludzkiego punktu widzenia byśmy nie dali rady. Prawda, Haniu? Co to się działo? Powiedz. Właśnie, to były ogromne góry. Nie wiem, jak to my zrobili, ale... Jak Babia Góra na przykład, no Zakopane. Właśnie, to było coś pięknego, ale zarazem strasznego. Jak zjeżdżałam samochodem z powrotem, bo pojechałam po drugi samochód, wiózłem, wtedy jechałam, to no mówię, nie, ja nie wierzę. Tu żeśmy weszli na tą górę i takich górek było bardzo dużo z obrazem właśnie. Ale z pomocą Bożą da się wszystko przejść i zrobić. Wszystko możliwe. Także to jest cudownie kroczyć tu za Królem. Naprawdę nie ma rzeczy niemożliwych i jest, mówię, tak wspaniale, że to jest, no nie da się opisać i nie da się to przeżyć przez ten YouTube'a. Tylko trzeba być tu osobiście, naprawdę. Zapraszamy wszystkich tych pielgrzymów i tych, co tu nie byli jeszcze, bo naprawdę jest coś cudownego, być z Królem. Także I bezpiecznie właśnie. Wszyscy tutaj na świecie żyją wojną, natomiast my mamy pokój Boży i w sercach, i na zewnątrz. Nie boimy się tego, o czym słyszymy, bo słyszymy, wiemy mniej więcej, co się dzieje, natomiast obmadlamy, żeby Pan Jezus ze swoim prawem tutaj wchodził w każdą dziedzinę życia. Prosimy Go, żeby interweniował, żeby dał odpowiednich ludzi, żeby natchnął tych ludzi do działania, że nie może być sama modlitwa, wiemy o tym doskonale, musi być konkretna praca, służba, każdy z nas musi służyć, wiedzieć, gdzie jego miejsce. Pięknym świadectwem dla nas przede wszystkim są dzieci. Wspaniałe rodziny, bogate w dzieci. Tam, gdzie jest gromadka dzieci, gdzie wchodzimy i od razu się wysypują dzieci, to jest no radość, po prostu jest święto. Obklejają Pana Jezusa, można powiedzieć, swoimi ciałkami, przytulają się do Pana Jezusa. Ja to mam łzy w oczach, jak widzę jeszcze Szymonka, który płakał nam niedawno. To było zaraz tutaj, jak doszliśmy ze Brzydowicami, w Pielgrzymowicach i dalej. Gdzie to było? U tej rodziny. Tam, gdzie kopalnia Krupiński. Gdzie? Suszec. I tu wcześniej jeszcze byliśmy w Jastrzębiu Zdroju. Tam każdego z nas Szymonek ruszył za serce, bo on tak fajnie mówi L, nie R. I dla niego to jest król. I że on chce za królem Polski iść.
dlaczego go tata zabiera, on chce za królem i płakał. On jeszcze się nie mógł z 10 minut uspokoić, tam na ogrodzie go rodzice uspokajali, że pójdziemy, Szymonku, za królem, poczekaj chwilkę, tylko trzeba obowiązki wypełnić. Tego nie rozumiał, dlaczego za królem mu nie dają iść, żeby tak inni chcieli za królem iść jak to dziecko. Dzieci lepiej to widzą, czują, nie zadają głupich pytań niepotrzebnych. Po prostu za królem się idzie. I tyle. Prawda? Prawda, prawda. Piękne, przepiękne. Nicole to jest, ma teraz dużo obowiązków oprócz tego, że nagrywa. To jeszcze dzieci do niej lgną i takie malutkie i takie dużutkie, ale te malutkie szczególnie. Trafiliśmy właśnie do tej rodziny, gdzie jest Szymonek, gdzie jest Nataniel, gdzie Kacper i Lenka, drugi Kacper, Zuzia, takie fajne rodziny, które dzięki tej pielgrzymce się poznają, zaczynają się przyjaźnić. No i Nicole jako ta siostrzyczka jest im potrzebna, na przykład takich sklejała, przyciągała do siebie. I każdy z nas jakiś tam ma wkład w to, żeby te rodziny po drodze jeszcze jakoś wspierać, bo mamy wrażenie, że właśnie mieliśmy do tej rodziny przyjść, bo są różne krzyże i różne potrzebne, różne biedy. I to tak z wierzchu tylko wygląda, że jest cudownie, wspaniale, ładny dom, tak w miarę się wiedzie finansowo, ale okazuje się głębiej popatrzeć, to jest krzyż w każdym polskim domu. I tu bez Pana Jezusa się nie da tego rozwiązać, nie da się. My natomiast możemy być narzędziami w ręku Pana Boga i dać jakieś wskazówki. To znaczy nawet nieświadomie możemy, głosząc Jego Królestwo, dać jakąś wskazówkę na życie, na dalsze życie, co dalej robić. Chodzimy w miejsca tragiczne, chodzimy w miejsca też radosne. Pokazujemy bogactwo naszej ojczyzny duchowe i materialne. Dzisiaj na przykład trafiliśmy do Pszczyny. Miasto szczególne ze względu na to, że nie ucierpiało w czasie ostatniej II wojny światowej, ale tutaj biegł szlak ewakuacji obozu koncentracyjnego tych więźniów z Oświęcimia, których gnano w styczniu 1945 roku tak zwaną drogą śmierci w stronę Żor, w stronę Katowic, tam gdzie ich później załadowano na wagony, wywieziono jeszcze w głąb, ale po drodze mordowano kobiety, dzieci, tych najsłabszych, słaniających się z nóg i my obmadlamy ich w ten sposób, że też prosimy o wstawiennictwo ich, żeby się więcej historia ta nie powtórzyła. Tutaj jesteśmy na cmentarzu teraz w tym momencie, gdzie nagrywamy ten program, gdzie są specjalne tablice, miejsce, gdzie ekshumowano tych ludzi z przydrożnych dróg. Niemcy pozwolili dopiero po 3 dniach zbierać te trupy. I tutaj taki wzruszający moment wydarzył, który nas przyciągnął, bo mieliśmy przewodnika Henryka, który nas oprowadzał po Pszczynie, po pałacu i tak dalej. I powiedział nam taką historię, że przy ekshumacji tych grobów tutaj znaleźli dziewczynkę, która zasłaniała się takim metalowym kubeczkiem od strzałów tych SS-manów. I z tym kubeczkiem znaleziono to dziecko. Także ci mężczyźni, którzy odkopywali to dziecko, ryczeli z bólu i nie mogli tego przeżyć, że takie małe dziecko było wrogiem III Rzeszy. I dzisiaj się, nie daj Boże, żeby taka historia powtórzyła. Pragniemy pokoju, modlimy się o niego. Co więcej, dołączają do nas ludzie tacy Boży, że czują, że muszą do nas przyjść. Właśnie jesteśmy na cmentarzu, gdzie brat się zatrzymał i pokazał nam to miejsce upamiętniające te ofiary. Powiedz bracie, to jak to się stało, żeś tu do nas przybył? Jadąc samochodem, cmentarz jest w okolicy Ronda i jadąc samochodem przez to rondo zobaczyłem pierw żółtą kamizelkę, ale zaraz potem obraz Chrystusa Króla i no, nie można było się nie zatrzymać, także zatrzymałem się. Podszedłem tutaj do sióstr i do braci, którzy mnie zapytali, czy wiem, gdzie jest ta mogiła. Akurat miałem wiedzę, gdzie na tym cmentarzu jest ta mogiła, no i tym sposobem pomogłem jakby trafić tutaj pod tą mogiłę. I który dzień już pan idzie?
Przepraszam. On dopiero teraz dotarł do nas. Natomiast drugi dzień jest z nami siostrzyczka, która z Podkarpacia dotarła, Marta. Tak, ja oglądając telewizję PCH właśnie widziałam, jak pielgrzymują z Chrystusem Królem i już wtedy tak mnie w sercu uderzyło, że ja chyba powinnam tam być. I napisałam w komentarzu, że jeżeli co trzeba spełnić, żeby po prostu dojść do pielgrzymki i pielgrzymować wspólnie. Mhm. I pomyślałam sobie tak, Matko Boża, jak mi ktoś odpisze, to zaraz dzwonię i po prostu dojdę. No ale nie było nic, nie było żadnej odpowiedzi, więc odczekałam jeszcze, no powiedzmy 2-3 tygodnie i ciągle gdzieś te odcinki mi tam wychodziły, które Sławek wstawia. Więc oglądając, pewnego dnia doszła pani, starsza pani do nas. Nasza Danusia, która jest z nami nadal. I myślę sobie, jejku, no taka pani Danusia troszkę starsza ode mnie, daje radę. Daje radę, to ja nie dam. Ja chyba też dam radę. I udało mi się znaleźć telefon Sławka i 3 dni miałam telefon, żeby nacisnąć palcem i po prostu zapytać, czy mogę dołączyć. I ja nie wiem, ten za trzeci dzień to chyba ktoś za mnie nacisnął tym palcem, bo nie do końca byłam właśnie już taka zdecydowana, czy na pewno. No ale jak po prostu usłyszałam głos Sławka, taki zachęcający, taki po prostu miły, wspaniały. I wszyscy po prostu wołali, że tak, przychodź, jasno, zapraszamy. Tak, że przydał się do pomocy. No to ja już po prostu szczęśliwa podjęłam decyzję, że jadę. I mówię tak, dobrze, to ja przyjadę jutro. A Sławek mówi do mnie, czemu jutro, a nie dzisiaj? Ja właściwie mówię, no dlaczego nie? I po prostu sprawdziłam, autobus był no idealny, wszystko się tak poukładało, że dotarłam do Katowic, Nicole mnie odebrała i jestem razem, pielgrzymuję, jestem szczęśliwa i mam nadzieję, że będę z nimi do końca. Przepięknie. Siostrzyczko. Chodź, siostrzyczko, na chwileczkę. A tu jest najstarsza w tym momencie siostra Danusia, którą nazywamy babcią i się nie obraża. Powiedz coś chwilkę. No cóż, ja oglądałam całą pielgrzymkę od samego początku i zawsze sobie myślałam, że no w jakimś tam momencie się przyłączy nad morzem, czy może na wschodniej granicy. No i tak zawsze coś tam nie wypadało, albo ze zdrowiem nie było nie tak. W końcu, kiedy się zaczął Wielki Post, postanowiłam, że już teraz ten moment i no i właśnie przyłączyłam się do grupy. No i idę. Nie wiem, na razie jakoś mnie tolerują tutaj. Tolerują cię, kochają cię. Mogę tu dodać, że nasza kochana babcia, siostra babcia, jak trzeba, to jest wożona na królewskim pojeździe. Także jest uhonorowana. I siostra, i babcia, i wszystko. No, także na król nam Chryste. Zawsze idzie. Może, nie wiem, czy wypada pytać o wiek. 76. No, pani, jak ktoś ma wątpliwości, tak jak nasza Martusia powiedziała, no jeśli taka starsza siostra potrafi, to ja też mogę, prawda? Pani, także 76 lat i idzie z nami i ciągnie młodziutka i na mszach, na modlitwach. No i cóż, no na więcej nic nie mam do powiedzenia. Pięknie się modli, skupiona i tam nas zwraca uwagę, bo za jej czasów, jak to mówi, to się chodziło z Panem Jezusem, modliło się niegodnie i majestatycznie, a nie biega się jak na wyścigu pokoju, o to tu chodzi. Także też jest nam właśnie potrzebne, żeby nas troszkę przytamować. A to jak trzeba, to jest po królewsku wożona z Panem Jezusem. A i nawet dzisiaj pod górkę, nie wiem co to się stało, ale odzyskała siły nasza siostrzyczka, bo już miała wątpliwości, czy nie jest dla nas ciężarem. I patrzymy, ona sama wózek ciągnie, także apel do tych wszystkich mężczyzn, wojowników, rycerzy, jak ich tam zwał. Zapraszamy, żeby troszkę odciążyli nasze babcie i dziadków. Dzięki. Sebastian jeszcze nic nie mówił, a to jest ten, który brat krzyżowy, ale ten, który bardzo dużo wysiłku wkłada, fizycznego zwłaszcza wysiłku, żeby w ciężkich momentach, no, czy to obraz, czy krzyż, nieść.
Także powiedz coś od siebie. Królino Chrystus. Zawsze i wszędzie. Zawsze i wszędzie. Pozdrowić całą Polonię, wszystkich rodaków. Zaproszę. I zaprosić na pielgrzymkę, bo naprawdę to jest coś wspaniałego, przygoda życia. Pan chyba idzie... Pana Boga. Pan chyba bardzo długo idzie, prawda? No tak, tak. Troszkę już. Minął czas. I to z bolącym kolanem. Potwierdzam, że ma kontuzję Sebastian. Nie mogliśmy uwierzyć, ale jemu taka gula na kolanie wyszła, że miał drugie kolano prawie, że no. Marowidła różne, końskie maści, żywokost i tak dalej. No i łaska Boża. Pomodli się, wydaje się, że nie da rady, a następnego dnia znów ciągnie wózek, niesie krzyż. Także z różnymi naszymi boleściami idziemy, ułomnościami i to jest właśnie to, że Pan Bóg daje nam siły, ale mamy wspólny cel. Różnimy się często w różnych tam kwestiach życiowych i tak dalej, doświadczeniach, ale jak mamy wspólny cel, to ciągniemy razem wózek. Ten wózek właśnie. Mamy cudowną pogodę. Pogodę mamy, Krzysiu, cudowną. Idziemy, bo jest naprawdę coś wspaniałego. Dopiero to śnieg leżał. Tutaj jesteśmy, no czasami pruszy i czasami nam się wydaje, że zimno, ale troszkę się przejdziemy, jesteśmy spoceni. I do słoneczka buzie otwieramy. Mamy wiele radości, bo choćby dzisiejsza postawa, wszystkich byłem dumny z naszej grupy, że nikt się nie wyłamał, bo była pokusa taka, że obejrzymy sobie piękne wnętrza komnaty książęcego pałacu w Pszczynie, ale zażądano od nas tacy gorliwi urzędnicy tam pracujący, którzy się boją swoją pracę, żebyśmy założyli tak zwane maseczki, a dla nas to jest tak jakby kaganiec, szmaty na twarzy. No nie po to Pan Bóg dał nam płuca, żebyśmy je dusili, czy zbierali grzyby jakieś w naszym gardle. No także woleliśmy zrezygnować ze zwiedzenia, zresztą ochrona nas zaczęła wyprowadzać już, ale to różnie to bywa, ale wszyscy zgodnie powiedzieliśmy, że nie będziemy żadnej maski zakładać, jeśli im się nie podoba, możemy wyjść. Chociaż chcieliśmy z tym przewodnikiem, bo bardzo ciekawie, Boży człowiek, Pan Henryk, też przysłany nam dosłownie z nieba przez jego syna, który nas wczoraj zapytał, czy nie potrzebujemy czegoś, bo nas sam na drodze zapytał, czy coś nam pomóc. Powiedzieliśmy, że szukamy noclegu, pojeździł, popytał i nocowaliśmy dzisiaj w samym rynku. No i a jego tata, przewodnik, później oprowadzał nas po zamku, tylko też był zdegustowany, że spotkał się z taką arogancją, a 30 lat oprowadza grupę i pierwszy raz jemu grupę nie wpuszczono na ten zamek, po tych komnatach. Ale to są takie drobiazgi. Smutniejsza była taka takie doświadczenie nasze, że ksiądz proboszcz, u którego wstąpiliśmy po drodze, bardziej był, zamartwiał się losem Ukraińców, których miał przyjąć, niż pielgrzymów, bo proponował nam jakąś podłogę, żebyśmy się położyli z jakimś kranikiem, tylko no to podziękowaliśmy, poszliśmy dalej, gdzie były godniejsze warunki. Od razu się znalazł człowiek, który pensjonat i nie mamy co się martwić. Także przestrzegamy tych biednych ludzi, którym się wydaje, że mają całemu światu pomagać, a tu nie widzą biedy pod własnymi nogami na swoim podwórku. Ksiądz kardynał Stefan Wyszyński przypominał, że nie chciejmy zbawiać całego świata. Mamy obowiązek tu i teraz pomagać i służyć i pracować dla swojej ojczyzny, dla swoich rodaków. Porządek miłowania. Najpierw zadbajmy o swoją rodzinę, o swoje dzieci, o swoich rodaków, a później możemy innym pomagać, bo tak to jest po prostu uciekanie od swoich obowiązków i przeciw prawu Bożemu. To tak się nie buduje ładu Bożego. Także mamy różne doświadczenia, ale większość wspaniałych mamy przygód, kiedy nas księża goszczą na plebaniach, częstują gorącą herbatą, jak jesteśmy zmarznięci. Pytają się pierwsi, czy mamy gdzie. Ano, to jest piękne. Mamy takie przykłady. Przykłady rodzin rozmodlonych, którzy czekają. Na przykład taka rodzina w Gierałtowicach. Fryderyk i jego rodzina
który jest organistą w kościele i świadectwa jego ojca. Przez świadectwa jego ojca zostaliśmy jeszcze kilka godzin, prawie że po południu dopiero od nich wyszli, a już rano wychodziliśmy. I te wielopokoleniowe rodziny, które są, trzymają się razem, dają nam taką energię, tak tyle inspiracji. Między innymi u nich dowiedzieliśmy się, że oni już znają nasz obraz, bo patrzę z hojny, mają taki mały obraz, który jeszcze ksiądz Marek Matuszak przyklejał na desce, żeby peregrynował po parafiach. I oni to robią. W zeszycie wpisują, kto bierze obraz tam u nich w tej wsi czy miasteczku. I to jest piękne. Dlatego się śmieliśmy, bo wieczorem mieliśmy duży obraz. Zabraliśmy do kościoła, gdzie mogliśmy akt oddania się Panu Jezusowi. To uczestniczy w akcie, że sam proboszcz odczytał ten akt oddania się Panu Jezusowi. To się rzadko zdarzało. Ale wracamy do tego ponownie i później przy małym obrazku się modlimy, a się okazuje, że my znamy ten obraz, bo to właśnie ksiądz Marek z Chojny go osobiście sam przyklejał, a drukował Andrzej z Warszawy. Także idziemy po śladach i kto był w Chojnie, to od razu do nas przyjeżdża. Kto był na tej wielkiej uroczystości ustanowienia Sanktuarium Chrystusa Króla, to stara się znaleźć czas, żeby dojechać do nas. Że kto był? Bo to było jakieś wylanie Bożego Ducha, to tak czujemy. I to jest piękne. Idziemy dalej w stronę Katowic. Pragniemy się modlić za ordynariusza, za księży i w ogóle obmodlić jeszcze Śląsk, bo tutaj ludzie naprawdę czekają na Śląsku i to jest zbyt gęsta aglomeracja. Kto był na Śląsku, to wie. Miasto przy mieście, wioska przy wiosce. Tu jest bardzo gęsto, nie tak jak w górach było, czy w Bieszczadach, że szukaliśmy chałupy przez pół dnia. Natomiast tutaj jest tak gęsto i ludzie naprawdę czekają na Pana Jezusa, także nie możemy przelecieć przez Śląsk tak boczkiem. Wrócimy na trasę nad granicę, jak obejdziemy tak kółeczkiem, na pewno jesteśmy zaproszeni do piekar śląskich. Tam do Matki Bożej Piekarskiej, czyli gaździny, a właściwie jak się tutaj mówi na Śląsku? Szefowa? Jak się... No jest sztygar, jest... Jak to się mówi o Matce Bożej. A żona, która rządzi w domu, to jak się nazywa? U górnika. Frau kierownik, ale to jest tak, że my mamy ze sobą gaździnę z Ludźmierza, natomiast tu Matka Boża Piekarska też tutaj rządzi wśród górników, jak się jej poddają oczywiście. To są piękne spotkania i ten Śląsk też jest taki wbrew pozorom kolorowy, bo tyle talentów, jak śpiewają, grają, uzdolnienie muzycznie, jakie mają ciekawe stroje, jakie ciekawe i smaczne potrawy. Uczymy się na pamięć, jak szpajza nam najbardziej smakuje po obiedzie, ale te śląskie kluski z roladą. Jeszcze kołacza nie jedliśmy śląskiego, ale jest, będzie okazja. I to jest nasza kultura. I jaka? Nie bystra, tylko modra. To mówił bystry nasz Sebastian. Także mamy wiele radości każdego dnia. Ja też tutaj dodam ze swojej strony, że pragnienie królowania Pana Jezusa w naszym narodzie przejawia się tym, że Pan Jezus w tym wizerunku dociera w bardzo szybkim tempie do najdalszych zakątków świata, gdzie rodacy zawierzają swoje rodziny, odmawiając nowenny do Chrystusa Króla. Również wielu kapłanów przyjmuje obraz Pana Jezusa do swoich parafii. I to jest właśnie niesamowite i piękne, że wszystko się dzieje oddolnie. Również ta pielgrzymka. Główną intencją jest królowanie Pana Jezusa w naszym narodzie, a tą potrzebę się czuje coraz bardziej w obliczu tych niespokojnych wydarzeń na świecie. Tak jest. Mamy przeczucie, nie, pewność, że kto pójdzie za Panem Jezusem tak naprawdę i do końca przyzna się przed ludźmi, to nic złego mu się nie może przytrafić. Mamy to poczucie bezpieczeństwa. Tak. A proszę także powiedzieć... Każdy z nas czuje, że ma taki płaszcz ochronny, że owszem, widzimy różne niebezpieczeństwa i zdajemy sobie z tego sprawę, ale nie boimy się tego, bo wiemy, że ktoś nad nami czuwa.
I z różnych opresji wychodzimy. Tak, a my ze swojej strony bardzo dziękujemy za ten podjęty trud, to wielkie poświęcenie i ofiara, głównie w intencji królowania Pana Jezusa w naszym narodzie. Także wielu naszych rodaków docenia ten heroizm dla ratowania naszej ojczyzny i za to bardzo dziękujemy. To jest w naszym interesie wspólnym. Tu raczej nie spodziewam się wdzięczności, raczej chcielibyśmy Panie Boże zapłać. Że na zasadzie to jest ta, to nie jest jakiś slogan, ale naprawdę Bóg zapłać. Pragniemy, żeby Pan Jezus był tą naszą nagrodą i jak się spotkamy, żebyśmy no wiedzieli, że tego czasu nie zmarnowaliśmy. Boimy się tego, że zmarnujemy czas na jakieś niepotrzebne rzeczy. I dlatego jest taka ważna wspólnota, że jak ktoś słabnie, ktoś no słabnie także duchowo, nie chodzi o fizycznie, to ten drugi go podtrzymuje. Jeśli zaczyna się robić jakiś letni, to wtedy ktoś może go podgrzać swoją wiarą. I to jest piękne. Co chwila się dowiadujemy o wspaniałych świadectwach heroicznych. Tu idziemy śladami mistyczki i stygmatyczki tych ziem. W Pszczynie, pod Pszczyną się urodziła Katarzyna Szymon. Ona była dla nas takim darem, bo autentycznie przyciągnęła, jeśli nie setki, to tysiące ludzi do Pana Boga. Także kto może odnaleźć, niech się dowie, ale tę historię. My co chwilę mamy do czynienia właśnie takimi pięknymi przykładami wiary i Polska jest naprawdę bogata w świętych. Nie mówiąc o tych męczennikach, po których trupach chodzimy, grobach. Jesteśmy na cmentarzu, ale jesteśmy pełni radości, bo wiemy, że oni są w niebie. To nie jest tak, że my się straszymy tutaj grobami. Oni, ci większości, którzy godnie przeżyli to życie, a często w męczeński sposób odeszli, są z nami, są naszymi orędownikami. Mieliśmy taką przygodę, przed chwilą opowiadałem tutaj przyjaciołom, naszym braciom, pod Czerwonem, gdzie siostra, która nas gościła, opowiadała, że dusze czystowe praktycznie codziennie, co noc do niej przychodzą, proszą o modlitwę. No i ona wstaje i modli się nawet w nocy. I często nawet nie ma siły i czasu, żeby posprzątać w domu, bo się za nich modli. No i któregoś pięknego dnia spotkała te duszyczki, takie bardziej zmaterializowane, mówi, że jej dom posprzątały. W dosłownie może to dziwnie brzmi, ale tak to wyglądało. Niektórzy poprzez to obcowanie świętych tak zżywają się z tymi duszami w czystu cierpiącymi, którzy mają tę łaskę, że przychodzą po pomoc tutaj. Ta siostra nam coś bardzo ważnego powiedziała. Dlaczego wy nie macie zabierać tych duszyczek ze sobą? Jak idziecie koło cmentarza, zapraszajcie ich na trasę, na drogę. Dlaczego mają nie korzystać z łaski modlitwy? Oni przecież będą za was się wstawiać, będą protekcję robić tam u Pana Boga. I tak robimy. Jak tylko jesteśmy na cmentarzu, zapraszamy w jakimkolwiek cmentarzu, czy wojennym, czy cywilnym, takim można powiedzieć parafialnym, to zapraszamy te duszyczki, które jeszcze pokutują. Niech idą z nami, modlimy się wspólnie. My się zmarłych nie boimy. Świętych obcowanie, to nas zobowiązuje, że się za siebie wstawiamy. No i wzmacniamy, także nie bójmy się tego. A to, że jesteśmy radości nawet na cmentarzu, to wynika z tego, z tej świadomości, że większość z nich są już tam. Tam u Pana Boga, w niebie. Przypomnę naszym wszystkim słuchaczom oglądającym nas, że oryginał tej kopii, z którą wędrują nasi pielgrzymi, znajduje się w Chojnie. Także jeżeli ktokolwiek chciałby ujrzeć kopię, to należy się udać do Chojny. Wcześniej był ten obraz w Częstochowie. Jeśli mówimy o tym obrazie, to ja tutaj dodam taką ciekawostkę. Opowiadała mi pani Monika z Nowego Jorku, że tam bardzo mocno rozwinięta jest pielgrzymacja obrazu. Chyba 6 obrazów pielgrzymuje po Nowym Jorku, Connecticut. I właśnie jeden pan przyjął do siebie, pan Zdzisław, przyjął do siebie Pana Jezusa, ale nie bardzo wiedział, jak ma go uczcić, więc zdecydował, że go po prostu przekaże komuś innemu, włożył do futerału i tak zajął się czymś innym. Obraz Pana Jezusa leżał w tym futerale.
I któregoś razu Pan Jezus mu się śni, właśnie ten Pan Jezus z tego wizerunku, i mówi: dlaczego mnie trzymasz w futerale? Ja pragnę iść do rodzin, ja pragnę, żeby mnie ludzie czcili i odmawiali nowenny. I on się tak bardzo zatrwożył, on uznał, że to nie był sen, tylko on słyszał ten głos jakby na jawie. No i oczywiście szybciutko uczcili razem z żoną Pana Jezusa, odmawiając nowenny, i przekazali obraz już do innej rodziny. Także to takie niesamowite. Na marginesie. Tu jeszcze trzeba dodać, że u nas Irek, nasz brat Irek Ryczywolski, wszystko zrobił, żeby jeszcze powstały 3 kopie, i te 3 kopie wędrują po Polsce, i kto miałby życzenie zaprosić do siebie, może się do Irka zgłaszać. I mieliśmy wielką radość i najpierw zdziwienie, a później radość wielką, że nasz obraz, bo tak mówimy, że to jest nasz Pan Jezus, nasz wizerunek, był na czuwaniu modlitewnym z księdzem Chmielewskim, i w ogóle to czuwanie modlitewne o wylanie Ducha Świętego dla narodu w Niepokalanowie. I tam patrzymy, jest nasz Pan Jezus przy ołtarzu, bliziutko, i to jest właśnie ta jedna z tych kopii, bo nas pytano, jakim cudem my wróciliśmy z gór teraz do Niepokalanowa. No wszystko możliwe, ale jest taka możliwość, jak ktoś by miał życzenie, żeby w domu przyjąć Pana Jezusa tu w Polsce, to 3 takie wędrują kopie po Polsce. Proszę się zgłaszać do Irka. Skąd siły, by kroczyć z Panem Jezusem już tyle miesięcy? Czy już można określić mniej więcej, ile kilometrów pozostało do końca pielgrzymki i na kiedy przewidziany jest ten koniec? Czy raczej nie jest to do określenia? No od razu mówimy, nie jest do określenia, bo nawet nie wiemy, czy jutro będziemy w tym samym miejscu, czy przypadkiem nie wrócimy na trasę bliżej, dalej. To jest tak, że nawigacja Boża i plany Boże są często bardzo różne, inne niż nam się wydaje. Jednego dnia jesteśmy przekonani do czegoś, a drugiego widzimy światło takie, że musimy tam pójść. Tak jak tutaj teraz stoimy na tym cmentarzu tych ofiar, między innymi pomordowanych z obozu koncentracyjnego, że tu trzeba było być, bo ta krew wyje, to trzeba przypominać, żeby uzmysłowić, zwłaszcza tym, którzy prą do wojny, żeby nie było więcej takich ofiar. I tutaj my nie możemy tak ludzkim umysłem ogarnąć pewnych rzeczy. Wiemy, że mamy iść, że mamy takie zadania, i przypominamy sobie, co ten widzący chłopczyk, Oliwier, powiedział, że mamy iść. Oni mają iść, bo mają moc. Tak rozmawiał z Panem Jezusem, on zresztą z Matką Bożą ma kontakt, przytulał się zresztą do niej, bo mówił, że ma takie mięciutkie włosy nawet, bo dała się przytulić, widzi anioły. Ja bardziej wierzę dzieciom takim malutkim, ale takim małym, można powiedzieć, misjonarzom, czy w pewnym sensie uczniom Pana Jezusa, bo są szczere, prawdziwe, nie mają w sobie jakiegoś zakłamania, i dlatego szukamy czasami wśród dzieci odpowiedzi, co mamy zrobić. Tak jak ten Szymonek płakał, że za królem trzeba iść. No i będziemy szli do końca za królem, a gdzie król będzie, my sobie możemy wiele planować, ale nie chcemy Pana Boga rozśmieszać swoimi planami, mówiąc mu, gdzie będziemy, bo za chwilę nie wiemy, co się wydarzy, czy no kto będzie i czy w ogóle będzie ktoś przyjęty w tym miejscu czy w innym. Ale jedna zasada jest taka prawdziwa. Kto chce przyjąć Pana Jezusa, tam idziemy. Kto naprawdę Go przywołuje, kto tęskni za Nim, to tam nie odmawiamy nigdy. Nawet czasami zbaczamy, bardzo często zbaczamy z trasy takiej wzdłuż granic, żeby pójść tam, gdzie ludzie czekają na Pana Jezusa, zwłaszcza teraz tu na Śląsku. Ludzie są naprawdę zgnębieni brakiem często pracy, warunków, widzą to, co się dzieje w mediach, i są zastraszani. A tutaj chwila i Pan Jezus im przywraca chęci do życia. Tak jak tu brat z buzią uśmiechniętą zawrócił samochodem, a miał już inne plany, zupełnie inne plany, właśnie kiwa głową, prawda, bracie? Dokładnie, dokładnie, tak. I także my nie możemy powiedzieć, że sobie coś wymyślimy. No jesteśmy coraz bliżej Chojny, bliżej Odry, ale też myślimy, że ta Jasna Góra też powinna, trzeba dać jeszcze szansę ojcom Paulinom, którzy nie poznali tego skarbu, który przez 9 lat mieli u siebie.
dać szansę. Zatem jako duchowa stolica Polski trzeba przywrócić właśnie im ten pierwotny zamysł, który Matka Boża tam miała, obierając tą Jasną Górę jakby na swoją stolicę w Polsce. Także odczytujemy po prostu znaki. A każdego dnia na bieżąco to się dzieje. I nikt z nas nie jest taki mądry, żeby powiedział, że tu będziemy, a tu nie będziemy. Ja już niczego nie jestem pewien, tak na dobrą sprawę, gdzie w końcu będziemy. Bo czasami jesteśmy po 3 dni w jednym miejscu, bo tylu jest potrzebujących i tyle jest, jakby to powiedzieć, znaków, co chwila jakichś znaków, gdzie mamy być po prostu i to wszyscy czujemy to. Tu nie ma jakiegoś głosowania czy sztabu takich mądralińskich ludzi, którzy wyznaczają sobie trasę z ołówkiem w ręku w omapie. Idziemy drogą, pytamy się, którą stronę dzisiaj, na pewno msza święta wyznacza nam rytm życia i daje siłę. O, bardzo serdecznie dziękujemy za piękne filmiki na YouTube. Dzięki temu jesteśmy na bieżąco, dzięki pani Nicole. A może poprosimy właśnie osoby, które najdłużej idą w pielgrzymce, oczywiście prócz pana Sławka, pani Nicole i pani Hania, o kilka słów. Za naszą Polskę. No i co mam powiedzieć? No ja jestem przeszczęśliwa, że idę i nie skończę tej pielgrzymki. Dopóki pan Bóg będzie mnie tu prowadził, trzymał, to idę do samego końca. Nie wiem gdzie, ale idę. Nie, na krok go nie opuszczę, na pewno. To jest dla mnie normalnie no, coś pięknego, coś cudownego, być tu blisko Pana Boga i pomagać Sławkowi przede wszystkim, bo człowiek jest bardzo ważny, Wyzioną ducha bez Hani. My się uzupełniamy. Tu jest Nicole, która już po raz kolejny wraca do nas. Sama się dziwię, że tu jestem, szczerze mówiąc. Zadziwiona jest, od samego początku. Tak, zadziwiona jestem, bo szczerze mówiąc, bardzo mam kiepskie siły, w ogóle ich nie mam w zasadzie, a idę, kroczę i to jest właśnie to, że no ja czuję bardzo Pana Boga, bo tak jak mówię, jakbym była z domu, to wiem, że w normalnych okolicznościach bym tego na pewno nie dała rady robić, a dzień w dzień się zmuszam i faktycznie widzę, że Pan Bóg... Tak będzie. No działa, po prostu działa. Ale cieszę się, Panie Jezu. Ta pielgrzymka jest dla chorych, nie dla zdrowych. Więc ja cały czas będę się gdzieś burzyć, jak ktoś mi mówi, że tutaj na pielgrzymkę to trzeba mieć nie wiadomo jakie siły, nie wiadomo jakie lata, bo to jest kompletnie niezgodne z tym. Pan Jezus przyszedł do nas, do chorych, przede wszystkim do chorych właśnie. I jak widać, ja idę, pomimo różnych tam stanów zdrowia, idę dalej. Czyli na tej pielgrzymce musi być też ofiara i ofiara jest, ale też poświęcenie w trudzie, w chorobie, prawda? I może im większą cenę się za to płaci, tym większe owoce będą. No to już Pan Bóg zadecyduje. I widocznie jest Pani potrzebna, Pani Nicole. Wiele osób do mnie dzwoni też i prosi o numer telefonu do Pana Sławka, bo chcą dołączyć do pielgrzymki. Ja myślę, że jeżeli będzie już cieplej, to będzie pewnie wiele osób nowych, które pragną kroczyć razem z pielgrzymami. Wiem również, że był bardzo duży wydatek pieniędzy, trzeba było silnik wymienić. Jeżeli ktokolwiek z Państwa słuchających nas, oglądających nas, chciałby wspomóc pielgrzymów, to bardzo prosimy i będzie to bardzo przydatne, aby dalej kroczyć wzdłuż granic Polski, czy tak? To jest tak, że już mamy naprawiony samochód i tu szczególnie dziękuję z Białki Tatrzańskiej naszej siostrze Marysi Dziubasowie, którzy nas tak cudownie przyjęli, w ogóle łzy w oczach mieliśmy, bo przyszli na krótko, zobaczyli Pana Jezusa, no i zaprosili nas do siebie na całą noc, wzięli obraz, ugościli i to piękne, dali nam pieniądze, akurat tyle to starczyło na remont, na remont silnika. No, także jest to wyraźna taka ingerencja Boża, bo martwimy się, co tu zrobić, modlimy się, a na drugi dzień dostajemy pieniądze dokładnie tyle, ile potrzeba. Bardzo serdecznie dziękuję za tą relację. Na pewno wiele osób czekało na nią. Życzymy dużo sił, błogosławieństwa Bożego, ażeby pielgrzymka doszła do swojego zaplanowanego celu i na pewno tak będzie. I żeby
nasze wielkie pragnienie, jakie nosimy w sercu, czyli królowanie Pana Jezusa ziściło się w naszym narodzie jako ratunku dla Polski. Tego sobie i wszystkim życzymy, żeby tak się stało. Dlatego potrzebujemy dużo, dużo modlitwy, ofiary i poświęcenia w tej intencji. Serdecznie dziękuję i pozdrawiamy od Polonii wszystkich naszych drogich pielgrzymów. Króluj nam Chryste. Zawsze i wszędzie. Dziękuję serdecznie. Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem. Chrystus,